Lato, jedno z najgorętszych w tym stuleciu, jest w toku, żar leje się z nieba, ale i w życiu naszego kraju również jest bardzo gorąco. Przeżywamy kryzys imigracyjny. Próby stworzenia w Dziewieniszkach i Rudnikach obozów dla uchodźców wywołały ogromne obawy i niezadowolenie mieszkańców okolicznych miejscowości. Sytuacja powoli się wycisza, ale na pewno nie rozwiązuje to w żaden sposób kryzysu migracyjnego. O tym, ale też o gorącym okresie dla Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie trwa poważna rozbudowa ośrodka, ale który jednocześnie próbuje żyć pełnią życia, chociażby organizując bardzo lubiane już półkolonie dla dzieci. Rozmawiamy dziś o tym z naszym gościem, a jest nim Artur Lutkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a jednocześnie doradca premier Litwy Ingridy Szymonity. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, jest pan doradcą od innych spraw, no ale nie da się zamknąć oczu na kryzys imigracyjny. I widzimy, że z jednej strony padają obawy mieszkańców rejonu Solecznickiego, z drugiej strony oskarżenia ze strony Wilna i władz, i czasami chyba krzywdzące. Czy da się opanować tę sytuację, jak pan myśli? Znaczy, jestem tylko świeżo po urlopie drugi dzień, ale już faktycznie tak odczułam, że wróciłam już dawno z tego tematu, jak faktycznie pani redaktor zauważyła, nie jest to moja działka i mogę dlatego wypowiedzieć to tylko nie jako doradca, jako wyrazić swoje prywatne zdanie w tym wypadku. Ja w pełni rozumiem mieszkańców rejonu Solecznickiego, ich obawy i tu wszystkie badania wskazują, że nie tylko mieszkańcy Solecznik, ale każdej miejscowości, ja wątpię, że ktoś jest dużo chętnych, którzy by chcieli, żeby przyjąć imigrantów, mieć w swoim otoczeniu. I dlatego w moim pojęciu to było zrobione na samym początku ewentualne błędy komunikacyjne, szczególnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo no, zabrakło dialogu. Zabrakło dialogu, nie robi się tak, że z początku wydaje się oświadczenie i z tego oświadczenia dowiadują się władze lokalne z oświadczenia i mieszkańcy, to wywołało automatyczne oburzenie. W moim pojęciu, kto by miał rację, nie miał, trzeba zawsze rozmawiać z mieszkańcami, bo to są kilka problemów. Właśnie brak komunikacji. Drugi problem to, co pani redaktor powiedziała, że my mamy teraz już chyba na Litwie ponad 3 tysiące. To jest chyba 4 razy więcej niż w skali za cały rok następnego roku. Także tutaj widzimy jednocześnie, że w dodatku mając, szczerze mówiąc, dziurawą granicę, bo z tych prawie 800... Dlaczego ta granica ciągle jest dziurawa? No właśnie dobre pytanie, bo ile mieliśmy rządów, ile tak dalej, okazało się, że 20 lat praktycznie w Unii Europejskiej nie potrafiliśmy oszczelnić tej granicy. I to jest problem na najbliższe wyzwania z tego tematu, bo na ile granica z Rosyjską Federacją jest uszczelniona i jest normalne ugrodzenie, to chyba 1/3 jest pogrodzone plotem, dlatego każdy przychodzi, kto chce. I jak ten chce. Problem polega na tym, że faktycznie my na dzisiejszy dzień mamy dużo migrantów, ale co nie znaczy, że ich nie może być jeszcze znacznie więcej. Dlatego w moim pojęciu to jest potrzebna jasna, przejrzysta komunikacja, gdzie, ile i na ile czasu. Bo teraz na Litwę ma przybyć w najbliższym czasie delegacja z Iraku w sprawie reemisji tych imigrantów, bo ja rozumiem w pełni obawę, każdy rozumie mieszkańców, bo jednak większość z tych imigrantów jest bez dokumentów. Do końca nie wiadomo, skąd pochodzą, bo czy Irak, czy to Kurdystan, to całkiem inne. Kto może być tym płaszczykiem? I obawy mieszkańców są uzasadnione. Dlatego w moim pojęciu, szczególnie w takim drażliwym temacie, nie patrząc na lato, musi być jawne, przejrzyste komunikacja. I to jest podstawowy problem z tego, co jest. A starsi doświadczeniem ludzie mówią, że jak oponentom brakuje w rozmowie argumentów, to oni używają argumentu narodowościowego. I tak tutaj wygląda. Właśnie co zrobić, żeby to nie padało te oskarżenia z jednej strony jacy źli Polacy i antypaństwowi, a z drugiej strony jacy niedobrzy Litwini, którzy chcą zlikwidować polskie, że tak powiem, ośrodki społeczne na Wileńszczyźnie. To właśnie mi też tak samo, chyba jak w większości nas, zależy na tym, żeby, bo ja rozumiem, że jest nieporozumienie i konflikt. Mieszkańcy, rząd, samorząd, rząd, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, lokalne społeczności i tak dalej. Ale w żadnym wypadku to nie może przerodzić się w konflikt, że mniejszość polska, że rząd litewski gwałci i tak dalej. No bo nie wszyscy wiedzą, ile tego faktycznie brakuje komunikacji, bo takie same ośrodki już powstały w rejonie Święciańskim, Orańskim, Alitusie, Druskininkej. Tam samorządy już przyjęły. Po prostu brakuje tej informacji z tego, co wygląda. I bądźmy uczciwi, że w tym wypadku, raniej czy później, te 3 tysiące my musimy gdzieś rozmieścić. Ja na pewno nie sądzę, że to musi być Dziewniczki. To nie była fortunna decyzja właśnie ulokowania w środku tej miejscowości. Ale podobno już nie będzie w Dziewniczkach. Tak, nie będzie w Dziewniczkach, ale gdzieś ich rozmieszczenie, to w takich ośrodkach, co byłoby łatwo kontroli i tak dalej, no bo są takie zobowiązania. Ewidentny wypadek był z Polską, bo przeszła grupa nielegalnych imigrantów do Polski. Polska ustawiła ich na Białoruś.
Część tych emigrantów podała do sądu. I czym skończyło się? Że Brukselę przyznało odszkodowanie, które ma wypłacić Polska dla nich i przyjąć ich z powrotem. I to, takie są ustawy unijne, które nie biegniemy. I w tym wypadku my musimy dbać właśnie o mieszkańców, zapewnić im bezpieczeństwo, żeby oni czuli, że są bezpieczni w stosunku do nowej emigracji i maksymalnie szybko rozwiązywać. Tylko, że takiego problemu Litwa do tej pory nie miała. Mamy ewenement. W dodatku, jak pani redaktor zauważyła, mamy środę gorącego lata. Kiedy i pandemię. Pandemię mamy, która zaraz zbliża się, która tam czwarta, piąta fala z kolei. To wszystko z biegu tego oddziaływuje, ludzie są nerwowi, każdy boi się. No i bądźmy realistami, nikt nie chciałby w większości, żeby obok jego miejsca zamieszkania powstawał by ośrodek. Dlatego to musi być dosłownie przemyślane na decyzję, tym bardziej, że musimy szykować się, że to jest akcja centralizowana, bo nie jest przypadkiem, bo nie mamy wspólnej granicy ani z Syrią, ani z Afganistanem, ani z Irakiem. Jakoś oni tu trafiają. Potrafią przejść przez dobry kawałek Azji i Europy, co jest cywilizowana akcja. Widzą nieprzychylnie, że dla Litwy to jest problem, dlatego ten problem będą starali się coraz bardziej wzmocnić. Panie, wspomniał pan o Polsce. Czy Litwa może, czy warto w ogóle jakieś liczyć na jakieś wsparcie ze strony Polski? Czy to jednak jest problem tylko nasz i musimy sobie z tym radzić? Znaczy, to jest problem nie tyle nasz, czy polski, to jest problem unijny. Unii Europejskiej. Bo my widzieliśmy 3 lata temu, co robiło się na granicach południowych Unii Europejskiej, do tej pory, jakie są problemy w Grecji, w Hiszpanii, we Włoszech. Teraz to przyszło na nas, kolej. To jest problem unijny i Unia Europejska, w moim pojęciu, musi w tym wypadku znacznie Litwę wspierać w tym wypadku. Polska jest w tym temacie tak, że po prostu ci migranci, jak na przykład przejdą od nas, to następny kraj, kto jest? Polska jest w kolei na zachód, bo oni nie ukrywają celu trafienia na zachód. Panie doktorze, gorąco na dworze, gorąco w rejonie solecznickim, ale i u pana w domu polskim też jest gorąco trwa rozbudowa. Widzimy na pewno, efekt będzie bardzo wspaniały, na to wszyscy czekają, ale teraz czas trudny, parkingów zabrakło, miejsc parkingowych brakuje. Jak sobie z tym poradzić, jak ludzie, pewnie czuje pan też rozdrażnienie tutaj użytkowników Domu Kultury Polski. Co ja mogę powiedzieć na ten temat, że my też tak samo zetknęliśmy, nie zawsze wszystkiego można, co było przywiedzenia do parkingów i staraliśmy użytkownikom tak samo jak pomóc, bo umówiliśmy się z różnymi, kilka miejsc załatwiliśmy na parkowanie w sieci marketowej Rimi, kilka w Maksimie, w innych miejscach i tak dalej, parkingowo na ile, ale wszystkiego przywiedzieć niemożliwe jest, bo tak samo na przykład zetknęliśmy się z dostawą produktów do restauracji. Bo jakoś też tak, przeuczyliśmy, że nie ma wjazdu i mamy teraz problem dotarcia. Także my serdecznie przepraszamy i naszych użytkowników i przede wszystkim naszych, powiedzmy, klientów, ci, co przychodzą do nas na imprezy. Mam nadzieję, że nie zamkniemy się znowu na pandemię, że niestety mamy póki co braki lokacyjne, powiedzmy, parkingowe. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem. Potrwało to gdzieś 1,5 roku i mam nadzieję, że potem wszyscy będziemy cieszyli się tych skutków. Jeszcze 1,5 roku pan przewiduje. Budowy. Ale mam nadzieję, że teraz jest najgorszy, zawsze jest początek, bo to są dostarczanie największych materiałów, konstrukcji i tak dalej, podjazdy. A trochę o budowie. Kiedy właśnie, dokładnie kiedy jest planowane zakończenie tej budowy? W planach zakończenie jest planowane, jeżeli wszystko optymistycznie dobrze pójdzie, to do końca 2022 roku. Ewentualnie zakończenie dokumentacji do połowy 2023. Czyli szybko. Mam nadzieję, że wszystko potrwa dobrze, zgodnie z harmonogramem. Panie doktorze, a jak z pandemią? Wspomniał pan tutaj o czwartej, piątej fali, blisko rządu. Może pan coś nam zdradzi, jak w ogóle rząd się przygotowuje? Ciężko, nie wydaje się, że my wszyscy jesteśmy ekspertami od pandemii, z tego okresu, co biorąc na tym, bo przeżyliśmy z tym już prawie 2 lata. Wiemy, jak to wygląda. Tendencja tamtego, kierujmy się tamtym rokiem, bo było podobnie. Latem liczba zachorowań spadła. Zaczęła liczba wzrastać. Dziś mamy środę, właśnie rekordowy wzrost, chyba 300 zachorowań wczoraj było. Także widzimy, że ta liczba zwiększa się. Ja tylko mam szczerą nadzieję, że nie będzie aż takich liczb zachorowań, co było w tamtym roku. I mam nadzieję, że po prostu jestem zawsze zdanie mówiła, my z tym wirusem będziemy musieli przyzwyczaić się żyć tak jak z innym, z grypą czy z innym tematem. Dlatego musimy znaleźć wyjście, nie zamykanie się, a wyjście jakiegoś działalności i tak dalej, przesuwując. Dlatego ja jestem gorącym orędownikiem szczepionek, bo to nie znaczy, że osoba przeszczepiona nie może zachorować, ale to po pierwsze i sama przejdzie to znacznie łatwiej i jest mniej niebezpieczne dla innych w tym wypadku. Jak w tym wypadku mogę cieszyć się, że my mamy u siebie chyba już ponad 80% pracowników
tylko przeszczepionych. A jak Dom Polski w ogóle, ten ciężki to był okres, jak przygotowuje się coś, jakieś imprezy, pewnie sporo będzie tego, propozycji dla użytkowników? Planujemy właśnie, tylko też tak samo jak większość niestety jesteśmy uzależnieni, bo rygory nawet wkraczania na imprezy zmieniają się faktycznie każdego tygodnia. Mhm. I co dziś jest, poza tym teraz mamy okres letni, programy i projekty, niektóre dofinansowania utrzymaliśmy dosłownie tylko tydzień temu, także ustalamy. Planujemy większość imprez sierpień, wrzesień, październik, ale ciężko cokolwiek mówić konkretnego, póki powiedzmy nie mamy harmonogramu. Na pewno co wiemy, że robimy na początku sierpnia dwa turnusy półkolonii. A no właśnie, bardzo popularne, bardzo czekane przez dzieci, ale chyba przez rodziców. Taka inicjatywa waszego ośrodka, coś trochę może bliżej o tym, czy jak w tym roku. To jest już projekt, można powiedzieć, tak długoletni, bo już boję się pomylić, chyba są piąte czy szóste półkolonie. I właśnie zobaczyliśmy, że jest taki problem na początku sierpnia, szczególnie początkówka, to dzieci 70 lat, rodzice po urlopach nie mają problemu, gdzie te dzieci zostawić. I to jesteśmy wdzięczni dla naszych sponsorów, którzy nam pomogli. To Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dla pana ministra Dziedziczaka, dla Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie z jego prezesem Mikołajem Falkowskim, dla Orlenu za dofinansowanie. Ale tu chodzi jeszcze inny problem, że faktycznie my staramy się zawczasu przedoprzeć, kiedy będzie zapisy i inne rzeczy. I tu zetknęliśmy z takim problemem, że zapisy na pierwszy turnus trwały 3 minuty, na drugi 5. Czyli po prostu jest ogromna potrzeba. To właśnie wskazuje na to, że jest ogromna liczba miejsc, osób, którzy by chcieliby na te kolonie trafić. Na jednej stronie nas cieszy, że cieszymy się z taką popularnością, z drugiej strony no, jesteśmy zrozpoczeni, że ten zapis trwa tak krótko i my by chcieliśmy przyjąć jeszcze więcej. Niestety nie mamy możliwości nawet organizacyjnych tego godnić. A co pana zdanie w tych koloniach, półkoloniach? Jest coś takiego, że no, tak przyciąga, poza tym, że rodzice nie mają gdzie zostawić dzieci, ale no, pewnie też coś programowo, pewnie ja coś sądzę, zagrało. Że chyba jednak ten program, to co robimy, bo to jest powiązanie właśnie takich, powiedzmy, edukacji? Pierwsze to, że zapewniamy wyżywienie całodzienne, ale chodzi, że edukacji, powiązanie edukacji z inicjacjami praktycznymi plus do tego wycieczki, to chyba chwyciło w ramach tego, bo tak jak zbieramy opinii, poza tym zdecydowana większość jest zadowolona. A co podoba się, dlaczego przyciąguje, to zapraszam panią redaktor na zakończenie półkolonii porozmawiania z dziećmi, bo to jest najlepszy wskaźnik tego tematu, co podoba się, co nie podoba się. Ale co się panu dzieci mówią właśnie? Co dzieci najbardziej wskazują jako najlepszy? Mój syn był na jednych, teraz już wiekowo starsze dziecko już nie trafia, młodsze jeszcze nie trafia, także niestety ciężko mi spytać, ale jak mój był, to go w sumie syn wszystko ciekawiło, to wyglądało. I są różne zakusy. Jednemu podoba się wyjazd do zoo, drugiemu podoba się jakaś lekcja chemii, był zachwycony, bo na przykład takie było, pani przyszła z chemii, pokazała różne sztuczki, zaciekawienie. Także drugim z kolei dzieciom w ogóle nauka nie podoba się, bo my znowu wracamy do szkoły. Także mam nadzieję, że będzie bardzo kto dobrze. Kto prowadził państwa te półkolonie? Kto przez ten okres mniej więcej wypracowaliśmy już tak mniej więcej stałą ekipę. Mamy 4 panie, którzy pracują w polskich szkołach. 2 panie są od plastyki, 2 są polonistki. Także mniej więcej mamy profesjonalną opiekę. Oj, będzie dobry polski. Miejmy nadzieję. Tak ci szkolimy te dzieci. Jeszcze jakieś imprezy, o których chciałby pan opowiedzieć, które są, nie wiem, jakimś takim, no, takim hitem, że tak powiem, tegorocznym, coś planuje? To jeszcze mówię, bo właśnie chcemy większość imprez, bo niestety okres przygotowawczy jesienią, a to jest uzależnione od pandemii. Na pewno to, co będziemy chyba brali kolejny raz udział, jeżeli dojdzie do skutku w dniach stolicy, Wilna, co planowane jest we wrześniu, także wszystkich zapraszamy na nasze stoisko. A w ramach różnych imprez, koncertów i tak dalej przewidujemy we wrześniu i sierpniu, zapraszamy na naszą stronę, gdzie będzie dokładne informacje. Panie dyrektorze, czy już turystyczny ruch się wzmógł, czy wrócił do takiego, no na pewno nie wrócił do poprzednich takich stanu, ale czy już jakoś tam z Polski tych turystów jest więcej, czy hotel żyje i jakoś tak sobie radzi? Niestety do takich 19 roku my nie wróciliśmy i nie wiem, kiedy wrócimy z takich tematów, co jest, no bo każda osoba teraz wyjeżdżając planuje, czy powróci z powrotem z tego, co jest. Zazwyczaj z praktyki tamtego roku sezon turystyczny na Bielorumieńców, jak otworzyliśmy w maju, to było gdzieś chyba lipiec, teraz otworzenie było późniejsze, był czerwiec, teraz powoli liczba wzrasta, ale w większości to są turyści pojedynczy. To znaczy przyjeżdżają rodziny, do odwiedzenia znajomi i tak dalej, tu zatrzymują się w hotelu, bo w miasto, na górze mają miasto, tak samo jak my mamy hotel miejski, jesteśmy zorientowani na turystykę przyjazdową. Niestety dalekich turystów praktycznie w ogóle nie ma, także mamy kraje sąsiednie, przede wszystkim Polska, częściowo Łotwa, granica wschodnia jest zamknięta i to jest niewielka liczba i wszyscy też tak samo nie są pewni, co będzie. Bo w tamtym roku, pamiętajmy, było zamknięcie granicy chyba w połowie sierpnia.
Także faktycznie sezon trwał w tamtym roku chyba 1,5 miesiąca. Ile będzie teraz? Pożyjemy, zobaczymy, ale niestety nasza działalność, w większości, szczególnie nasze dochody są uzależnione od tych pandemicznych sytuacji. To przede wszystkim działalność hotelarska, gastronomiczna, organizacja imprez. Ale czy przetrwacie, wytrwacie, finansowo sobie poradzicie? Przeżyliśmy 1,5 roku, na pewno ten rok dożyjemy, tylko pytanie powstaje aktualne, chciałbym wiedzieć od kogokolwiek, kto mógłby udzielić informacji, kiedy taka sytuacja będzie, normalizacja tych stosunków, bo niestety to wszystko, co teraz mówiłem, to działa takie na pół gwizdka. To powiedzmy, że do normalnej działalności ciężko dojść. Zresztą tak samo i każdy widzi, że na tej imprezy, co uczęszczał 2-3 lata temu, na ich ilość, to uczęszcza teraz chyba 3, 4, 5, 10 razy mniej. Dokładnie. No, my nie odpowiemy Pana na to pytanie, ale będziemy razem próbowali, starali się też informować na bieżąco i badać sytuację, jak wygląda i pandemiczna, i z kryzysem migracyjnym. Panu bardzo serdecznie dziękujemy za tę obecność. A Państwu życzę dobrego wieczoru i cóż, przyjrzyjmy się temu, co będzie się działo w Domu Kultury Polskiej, a my będziemy Państwa informowali też, jak przebiega rozstrzyganie kryzysu imigracyjnego na Litwie, jakie imprezy będą organizowane w Domu Kultury Polskiej. Cóż, oglądajcie Państwo TVP Wilno.